apel pamięci z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szczecinka, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu w Szczecinku w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z nad Bzury i Warty, z Westerplatte i Helu, z pod Mławy i Borów Tucholskich, z pod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, Ułanów, z pod Krojant i Mokrej, obrońcy Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna i Lwowa oraz żołnierzy spod Jabłonia, Szacka i Wytyczyna. Stańcie do apelu! Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Do was wołam, bracia. Wracamy!